Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja oczywiście jestem pan Gremlin. Dzisiaj jest ze mną Kapała, Chińczyk, Sansgranie, Piotrek, Myzdek, Golian. I słuchajcie, dzisiaj gramy w Chowanego. Już na pewno, prawdopodobnie. Jak nie, to pewnie za kilka dni wleci odcinek dokładnie taki sam, tylko z innych gier tego typu u Szymona. Link oczywiście w opisie, serdecznie zapraszam. A my dzisiaj, moi drodzy, w zasadzie wam nie będę tłumaczył, wytłumaczę tylko widzom. No, gramy na jednego impostora. Impostor ma 10 sekund na początku czasu, żeby odliczyć. No i później musi wszystkich znaleźć i pozabijać. Zobaczymy, jak pójdzie. Czy jest dość trudno. Na pewno jest zabawnie, to już możemy powiedzieć chyba, co nie? Tak, i to bardzo. Tak. Dobra. Jeżeli będziecie chcieli więcej odcinków tego typu, to dajcie znać koniecznie w komentarzu, ponieważ mam pomysł, że jeżeli będzie, powiedzmy, z 30 łapek w górę pod tym odcinkiem, to nagramy, że impostor będzie miał dokładnie takie same niskie pole widzenia jak pozostali gracze. Piotrek, ty jesteś, tak? Tak, ja ślicę. Dobra. 1, 2. Kansik, chodź. 8. 7. 4. 3, 2, 1, już. 8. O, dobra, jak jesteśmy w trójkę, to jeszcze lepiej. I teraz patrzcie, stój, chodź tutaj. I wiecie, co teraz robimy? Gdzie oni są? Gdzie oni są? Ale to nie zadziała. Jak nie? A czekajcie, ja to spróbuję. Wyjdę tam i czekajcie. No, to zadziała czy nie? Gremlin, i to się robi tam w stronę, czy nie? Gdzie? A? No? Idzie czy nie idzie tu? Dobra! Aj! Pierwszego mnie! No! Dobra. Będziemy teraz śledzić Piotrka, zobaczymy, jak mu pójdzie. Ej, ale generalnie mieliśmy na początku zasady, no, nie będziemy biegać po mapie, tylko staniemy w jednym miejscu. Po czym co? Wszyscy hola, będziemy ganiać się wokół stołu. Piotrek, o, myska trafił. Piotrek, wracaj tam na górze, jeszcze czeka na ciebie jeden kolega. Dzień dobry. Ja próbuję, czyli szukasz. Chińczyk, wróć do mnie. Chińczyk, wróć tam. O, Chińczyk w ogóle, ja zapomniałem. Ej, nie, nie rób taska, ten. Ale z bieganiem jest zabawniejszy o wiele. O, ty. O, dobra, dorwali zgranie. To nie fair. Teraz wszystkich trzeba szukać. Ile zostało, bo ja nie wiem. Dwóch chyba, przynajmniej. O, to nie działa. Kapała, Chińczyk. Ja. Nie Golion, no to trzech. Ja tam do mojej grzywki. Jakie on mają koksy? Jak przeszedł koło Gana! Jakie on ma koksy? Ale czy ty możesz siedzieć cicho? Gdzie on jest? Ej, przeszedł już dawno koło ciebie, przecież to było 3 sekundy temu. O nie. Dobra, mam. Nie rób się, ty karakanie, no! Siedź cicho! Ty karakanie. Ja bym to wygrał, gdyby Gremlin się nie odzywał. Boże, no Gremlin! Kapała i Chińczyk. A mogę przez mody przejść? Możesz przechodzić przez wentyl, jak najbardziej. Dzięki. W ogóle mam wrażenie, że wentylu trochę więcej widać. To ja przejdę przez mody, czekaj. Gdzie ten wentyl był? Powiedz, gdzie wyszłeś. No. Ej, bądźcie tam, gdzie jesteś. O, dobra, jest na górze, jest na górze. No, stoimy tutaj, dawaj, Chińczyk. No, no, 50-50 będzie. Nie masz psychiki, tam się raport obok ciała. Idę na spawna. Chińczyk, nie masz psychy, ale się nie ruszysz. Jak Piotrek, gdzie oni są? Klikaj ci raport szybko. Okej. A, tu jest, dobra. No nieźle, nieźle. Byłem ostatni. Dobra, lecimy z kolejną rundą, czy nie? Dobra, ja będę szukał. Zaczynam liczyć. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Szukam! Serio? Ej, nie możecie przecież uciekać. Ja nie uciekam.
Ej, no uciekliście, właśnie miałem... To jest... Golem, to jest jak... tak kryjówka. Jak teraz mnie pułam. Nadział. Ale fajne ciało leży tutaj. Z kością. Ej, Golem, ale co ty na to, że będziemy tak robić? No Gremi, gdzie ty idziesz? Nie, no nie wolno biegać. Nie, ja nie biegam. Kto znowu zrobił zadanie? No. O nie, skręcił mi. Kto robił zadania właśnie? Pinczur. Każdy jakby zrobił zadanie, to byśmy wygrali grę. No tak, ale nie róbcie zadań. Nie mam zadań. Pomyliłem się. Trolujemy Gremlina. Ej, ale wiecie co? Cyk, zadanie poszło. Kto zrobił zadanie? Ej, no nie, Blazo, wracaj, ja mam cooldowna, wracaj, chodź tu, chodź tu! Ej, no! Blazo, Blazo ma 2 IQ! Głosujemy na Blazo? Dobra, na Blazo. Ej, nie no, to jest 109 sekund czekania, debilu! Mówiłem ci, żebyś tego nie ustawiał. Ej, ja myślałem, że ja gram z ludźmi, którzy mają trochę IQ. Dobra, moi drodzy, to ja proponuję w ramach kary tu na Blazo głosować, bo to Blazo z kaszanią. Dlatego czat. Dlatego czat będzie pisał. Kapała ty debilu. Mogę się na mnie gremlina kiknąć. Czemu ja gram z półgłówkami? Dobra. Ja to był piękny, gdybyśmy go kiknęli. Dobra, głosuję. Liczę. Raz, dwa, trzy. Ale liczy z naszym tempem, nie? Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Nie, co ci chodzi w reaktorze, jakby wyłączył. Weź Blazo, Blazo, idź tam! Gremlin, ty przeszłeś koło mnie. Wiem, ale to już ten. Pozwolę wam to już tak wspaniałomyślnie rozwiązać. No i się Hmm. No wiem. Jestem. No elo. Tu ich nie mam, a? Dobra, to ja zedło. Kapały widziałem, gdzie ty jesteś, Gałganie? ja ci powiem, teraz jest tu, no, czemu prawo, się u góry, i idź przy ścianie, no, idź przy ścianie. To jest Blazo! Wiem, ale... Dobrze, że uciekłeś, Kapała, bo on dalej się nie skapnął, że to nie. On jeszcze wyjść nie może. Kapała, mamy piękne kryjówki, co? Tak. Okej, czekaj, znalazłem ciało. Dobra. Ja, my możemy rozłączyć tylko. Czekajcie, kto mi został? Jak myślisz? Ja i Kapała. No, chyba. Gremlin, ja żyję też. Gremlin, dajmy Stkowić też tego, admina. Facebookowego. No właśnie. Ale czy ty możesz? Ale ja? Kapała, czemu ty biegasz zamiast się stać w miejscu? No bo musiał zmienić. Zgłaszaj, hikujemy go. Golian, wyjdź z tego schowka. Nie no, on przez wiką koło mnie przebiegł, także wiesz. Ale Golian... Wygrałem, hurra. Kremina, wiesz gdzie byłem? Wiesz co, no... przebiegłem koło Kapały przed chwilką, wiesz? No, a wiesz gdzie ja byłem? Nie, jeszcze ciebie nie widziałem. No chyba. Tak, ale Kapała już, wiesz, przegrany jest. Kremina, taki pro tip totalny, tu nikogo nie ma. Powiem tak. Nie jestem po prawej stronie mapy. Myślę, że ten storage, kafeteria, balkony i tamte te communication medbay. A jeszcze nie mogę. Oj, bój się, bój się. No, Gremlin, czy tak sobie tylko ci idzie? Co? Nie zdziwiłeś, nie trafiłeś. I kto został? Ej, ty nie powinieneś uciekać, chłopie. Ej. O, a Kapałę zostawiłeś, no to nie fair. No bo dwie osoby były w jednym. Te drzwi na balkonach się otwierają nawet przed duchem. Myślę, że Gremlin dalej szukacie, tam gdzie się schowałeś. Dobra, idę już, ale i tak wygrałem S. Nie wygrałeś, bo ja żyję jeszcze. Właśnie, Gan jeszcze żyje. Ja sobie tutaj biegam. To idę go szukać. Co? Ja się tam schował w schowku i siedzi.
Macie po prostu... Dobra, w końcu. Dobrze, że Gremlin nie idzie do Kowka. Ej, to kto jeszcze żyje? Ty. I kapoła, który nie żyje. Ale zostałeś zbejtowany, Gremlin. Okej. Okay. Czekaj, sprawdźmy miejscówkę Goliana z poprzedniej rozgrywki. Ej, ale głupi nie jestem. Ale dzięki, monitorek. Że mnie na takiego uważasz. Masz monitorek, który ci mówi, kto otwierał jakie drzwi, nie? Wiem, ale... Ale wszystkie... Ale Golian jest... Mogę powiedzieć, Northern Soul. Kapała, przestań robić to zadanie w adminie. Nie robię zadania, sprawdzam to. Boże, weź zabij kapałę, bo podobno ja tylko zostałem. Kapa, daj mu się zabić. Nie, jeszcze Sansik został. Nie. No i pokrzem, łatwiutko. Dobra. Ja chyba jakąś nagrodę potrzebuję, 2 winy pod rząd. A mnie nagrodę Nobla, nie? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dalsze już gry to będą już tylko i wyłącznie tak osoby pogramy z ludźmi z mojego Discorda. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, to wbijajcie również na kanał Kapały. Link jest w opisie, bo tam również była rozgryweczka. No i co? Tak jak mówiłem, jeżeli będzie 30 łapek w górę, będzie kolejny odcineczek. Myślę, że zrobimy wtedy tak, że zarówno impostorzy, jak i crewmate'i będą mieli bardzo niską widoczność. Ja dziękuję wam za dziś, trzymajcie się, cześć!